Hej, witajcie w nowym vlogu i w moim ogromnym bałaganie. Słuchajcie, jest gdzieś tak w pół do ósmej. Ja sobie wzięłam prysznic, założyłam maseczkę na twarz i na włosy, więc dzisiaj zaczynam znowu od takiego porannego spa. Ostatnio staram się pamiętać o tym, żeby i zadbać o twarz, i o włosy trochę bardziej, bo miałam, powiem wam, że w Londynie, wiecie, że miałam ogromną fazę na olejowanie włosów, na maseczki bardzo regularne i teraz, no niby cały czas się tego trzymam, ale są takie dni, kiedy na przykład do późna coś nagrywam albo przerabiam i już po prostu nie chcę mi się nałożyć tego oleju. No i przyznaję się, że już nie za każdym razem to robię. No ale to jest tak, że na przykład raz albo dwa razy w tygodniu pominę to max, ale... Czekajcie, Candy chce wyjść z pokoju. Ale generalnie za każdym razem staram się nakładać ten olej. No i wczoraj też nałożyłam sobie normalnie olej, to jest taka rutyna, kiedy wiem, że rano będę myła włosy, więc nałożyłam olej, dzisiaj go spłukałam i nałożyłam sobie, znaczy spłukałam, umyłam głowę normalnie i nałożyłam maseczkę na włosy Kalos Milk, bo potrzebowałam już taką proteinową, czuję, bo zazwyczaj nakładam odżywki emolientowe i potrzebuję czegoś proteinowego raz na jakiś czas. Co? Cicho. Candy coś słyszy na klatce, słuchajcie, jak się tutaj rozkłokosiła. Tak to na początku w ogóle nie szczeka, a teraz cokolwiek usłyszy i szczeka i mnie trochę denerwuje delikatnie, bo jak coś nagrywam, to wiecie, no chodzi sobie i szczeka. Także no takie uroki posiadanie pieska. A maseczka, którą mam na twarz, to jest Ziaja. Ta taka klasyczna, z zieloną winką, oczyszczająca. I powiem wam, że powiedziałam na początku, że witam was w moim bałaganie. Słuchajcie, ja wczoraj nagrywałam jeden film taki makijażowy i później tak o drugiej zaczęłam nagrywać organizację toaletki, bo chciałam, żeby to był taki film porządki w toalece. Nie to, że już mam zrobione te porządki, wam pokazuję, tylko robię razem z wami porządki. Pozbywam się części kosmetyków, część sobie po prostu układam trochę, zmieniam szuflady i tak dalej. Po prostu robię taki generalny porządek. I myślałam, że wiecie, zajdzie mi się, no może tak do 3 godzin. Słuchajcie, ja tu siedziałam do 22. Tak, siedziałam tu do 10 wieczorem i nie zrobiłam do końca porządku. Jestem, mam tak, dwa małe Aleksy, dwie małe szafki i zrobiłam jeden cały. I to zrobiłam jako pierwszą część filmu, bo to będzie trwało i tak mega długo, bo gadałam po prostu bardzo dużo. I zaczęłam nagrywać drugą część, w której miałam zrobić drugi Aleks. No i ten duży, ale tam dużo pracy nie ma, bo tam nie mam aż tak dużo rzeczy. No i słuchajcie, skończyłam na przedostatniej, widzę, że w szufladzie i ona też jeszcze nie jest taka do końca, wiecie, do końca dokończona? No tak, dobra, powiedzmy tak. Więc powiem wam, że jeszcze dużo pracy przede mną i dlatego nałożyłam sobie maseczkę, muszę w ogóle zana przerobić film szybko i później wziąć się za ten bajzer, dlatego że dzisiaj znowu mam... no event, nie event. Otwiera się sklep stacjonarny w Warszawie marki Yope, więc mega się cieszę, naprawdę uwielbiam Yope. Są to naturalne kosmetyki, takie pielęgnacyjne. No i nie mogę się doczekać, już nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, jak będzie wyglądał. Te kosmetyki wyglądają wszystkie tak bardzo estetycznie, minimalistycznie, pięknie, no i przede wszystkim spełniają swoje funkcje, naprawdę bardzo je lubię i codziennie używam czegoś tam pod prysznicem, czy do kąpieli, czy mydełka, balsamu i tak dalej. Co chcesz? Ona strasznie, wiecie co, rano się przyzwyczaiła, że chce przysmaka. I pierwsze co, ja już, ona w ogóle budzi się zazwyczaj o tej samej porze, co ja dokładnie. Albo jeszcze chwilę przede mną i mnie budzi. I prowadzi mnie do kuchni i piszczy, dopóki jej nie dam przysmaka. Bardzo niedobrze ją przyzwyczailiśmy. I słuchajcie, najlepsze jest to, że skończyły jej się przysmaki. Dzisiaj będziemy mieli dopiero samochód naprawy, więc... ona po prostu chodzi i piszczy od rana, bo no nie mam jej co dzisiaj dać i muszę ją od tego odzwyczaić, bo naprawdę niefajny taki nawyk jej wszedł w krew. No ale dobra, nie o tym. W każdym razie właśnie przerobię sobie, zjem śniadanie najpierw, przerobię sobie szybko film i będę dogrywać tutaj tą część, a później się do was chyba dopiero odezwę, dlatego że chciałabym jak najszybciej mieć to z głowy, a i tak podejrzewam, że długo zajdzie w ogóle. Na tej Yope mogę jechać sobie w ciągu całego dnia, o której mniej więcej chcę, chyba od 11 do 19 mogę jechać. Także super, więc bardzo dobrze, dlatego że no tak jak mówię, jeszcze nie wiem, jak ten samochód Tomek zdąży odebrać. No i czekam też na Patkę, dzisiaj ma przyjść Patkę między 8 a 13, więc tak, dobra. Dużo się dzieje, dużo gadam, idę robić śniadanie, bo jestem głodna.
Słuchajcie, skończyłam nagrywać, tak, najpierw przerobiłam film i skończyłam nagrywać ten film z organizacją, ale zobaczcie, co się dzieje. Pełno jakichś śmieci, pełno pustych jakichś szafek, szufladek, tam jeszcze jakichś takich drobiazgów kilka. I słuchajcie, to jest cała torba kosmetyków, których się pozbywam, a nie przyjrzałam jeszcze palet. Ja mówię, pozbywam się, ale oczywiście ja tego nie wyrzucam, tylko oddaję, spójrzcie, cała wielka torba Sephory, oddaję znajomym takie używane. A to, co mam nowe, bo tam było dużo nowych rzeczy nieruszonych, to idzie do rozdań dla Was. Także nie martwcie się, nic się nie marnuje i w ogóle zastanawiam się też, czy kosmetyki typu jakieś róże, bronzery i tak dalej, wiecie, to było na przykład raz użyte albo dwa razy użyte, czy nie oddać komuś z Was. Ale w ogóle o takich różnych rozdaniach informuję Was na Instagramie zawsze, także wpadajcie tam, tam jest łatwiej coś takiego zorganizować. Natomiast ja się biorę za ogarnięcie tego całego bałaganu, bo jak widzicie, no, chlewik jest niezły. Jest piękny dzisiaj dzień, jest tak cudowne słońce, pogoda jest świetna. Tomek pojechał odebrać to auto, ja kończyłam sobie nagrywać. No i teraz zostało mi posprzątać ten cały bałagan, no bo no wygląda to bardzo w tej chwili źle. I już bym chciała mieć porządek, pomalować się i może jak Tomek wróci, to od razu pojedziemy sobie do tego Yope, do tego sklepu Yope. Już nie mogę doczekać, naprawdę już nie mogę doczekać. Będzie na pewno fajnie i pokażę Wam, jak wygląda też sklep. Dobra, słuchajcie, nadszedł czas na posiłek. Więc robię dzisiaj sobie takie klasyczne, bez przepisu, smoothie z bananem. Więc daję banana, znaczy klasyczne, po prostu to, co mam akurat, to na co mam ochotę. Jagody mam mrożone, więc wrzucam. Tak jak zwykle, w końcu mamy jagody, bo w Anglii były tylko borówki, bo tam nie ma takich małych jagód leśnych. Szpinak, baby. Tak, garść szpinaku. Jogurt naturalny, to też tak na oko. No tak, z pół tego jogurtu. Mleko migdałowe. Znaczy to jest napój migdałowy właściwie, a nie mleko, bo ktoś mi za chwilę to na pewno napisze. Więc napój migdałowy. No i słuchajcie, oczywiście moje waniliowe białko. Taką jedną miarkę. No i korzeń maca, mówiłam Wam, że daję go do wszystkiego. Znaczy do wszystkiego, do każdego smoothie. No i blenduję. Dobra, biorę ze sobą i idę robić make-up. It's easy to speak out about the way I live, but it's a 24-carat dream. No supermodel in my dirty jeans, but in my 24-inch heels. I'm not pretending I'm born like this, a game for the reckless. It's so extreme and I don't really care. I don't really care, yeah. I don't really care, I don't really care, yeah. They're calling me a mad woman, mad woman, mad woman. Calling me a mad woman, mad woman. No, I don't really care, I don't really care, yeah. Cause boy, it's none of your business if I'm a mad woman. Calling me a mad woman, mad woman. No, I don't really care.
Słuchajcie, jesteśmy właśnie w drodze i dostałam takie fajne wcześniej już zaproszenie z butelką i mam napisane, żeby zabrać ze sobą tą butelkę, więc pewnie coś tutaj będę wlewać. Jestem mega ciekawa, bardzo fajny pomysł. Trochę niestety brzuch mnie rozbolał, no ale mam nadzieję, że mi przejdzie, zanim dojedziemy, że będę jakoś tam funkcjonowała. No i słuchajcie, mam taki makijaż na sobie z pomadką, znaczy w sumie pokazywałam wam, jak robiłam, ale pomadki wam nie pokazałam. I to jest Day Slayer. Pani tu chyba sprawia się patrzy na mnie, patrzy czy nie? Nie wiem. Już nie. Nie się patrzyła. Day Slayer i to jest Demi Matte od Huda Beauty. Taki bardzo naturalny, nudziakowy kolor i ten piękny, rudy płaszcz z Mojito, który wam pokazywałam w poprzednim vlogu, że kupiłam. Naprawdę jestem mega zadowolona z niego, na pewno będę miała dobry użytek i też jest cieplutki, mimo że słuchajcie, to jest w ogóle jedna warstwa, ale jest bardzo ciepły, także naprawdę super, mam cieniutki, tylko taki pół golfik pod spodem. Hej, słuchajcie, nie odzywałam się trochę, właściwie nagrywałam pierwszą część tego vloga chyba 2 dni temu, ale tyle się działo, że moja głowa już nie obejmuje po prostu tego, co się dzieje. Ciągle jakieś przygody, określmy to. Już wam mówię, o co chodzi. Kolejny dzień, kiedy miałam nagrywać po tym, jak zaczęłam tego vloga, no nie miałam coś weny. No nieważne, czasami tak nagrywam, że po prostu łączę dni, ale dzisiaj to, co się działo w nocy, a właściwie już od wczoraj. Słuchajcie, od wczoraj Tomek się źle czuł i okazało się, znaczy pojechaliśmy do szpitala, bo bardzo bolał go brzuch i okazało się, że miał atak wyrostka. Także, no jeszcze nie wiem skąd ten śmiech, to był taki nerwowy śmiech, słuchajcie, no bo już teraz jest wszystko okej, ale no pojechaliśmy właśnie na pogotowie, na SOR, miał wszystkie badania, czekaliśmy wiele godzin, właściwie ja go zostawiłam chyba, kurde, nawet nie pamiętam, po 9 jakoś chyba wieczorem, a wyszliśmy z domu po 15, więc no wiele godzin tam też spędziliśmy, no i w nocy robili mu zabieg, wycinali mu ten wyrostek, także po prostu miałam wczoraj tyle nerwów, stresu, on biedny miał tyle cierpienia. No i powiem wam, że naprawdę jestem w szoku co chwilę, co się dzieje i no już teraz jest wszystko dobrze, wiecie, jest nadal w szpitalu do jutra, prawdopodobnie jutro wyjdzie, czuję się o wiele lepiej, wiadomo, po zabiegu jest trochę obolały, no ale już wszystko będzie dobrze, ważne, że nie ma tego, nie będzie już mu to dokuczało, właściwie to nawet no nigdy wcześniej się nie zdarzyło, żeby go coś bolało, Kendi chce się usadowić gdzieś. Nigdy wcześniej się nie zdarzało, żeby go to bolało, dlatego też byliśmy po prostu w szoku, no nawet nie podejrzewaliśmy, bolał go brzuch, myśleliśmy, że po prostu to jest jakiś wirus i że mu przejdzie, dlatego też cały dzień, słuchajcie, on już poprzednią noc trochę się źle czuł i później przez ten wczorajszy cały dzień, wiecie, leżał, trochę go bolało, nie był to jakiś taki od razu, od samego początku mega ostry ból, tylko wiecie, taki narastający, że no myśleliśmy, że mu to przejdzie, brał jakieś tam leki rozkurczowe, spał trochę, więc no byliśmy pewni, że mu przejdzie, no i trochę żałujemy teraz, że znaczy no pojechaliśmy do szpitala, ale wiecie, krótsze byłoby to cierpienie, gdybyśmy pojechali szybciej, no ale no człowiek jest mądry po szkodzie, jak to się mówi. Mieliśmy w ogóle dzisiaj jechać sobie do domu, do właściwie do Tomka rodziców i do Płocka na 2 dni, żeby szukać dalej samochodu, no ale widzicie, jak wyszło, być może jutro mama Tomka przyjedzie do nas, ale jeszcze też nie wiemy i pojedziemy go odebrać razem i posiedzimy sobie w domu, ale jeszcze nie wiadomo, także no naprawdę ja
No nie mogę, no nie spałam w ogóle też prawie, że całą noc, bo się stresowałam tym, nie wiedziałam jeszcze na 100%, czy będzie miał ten zabieg. Później już w nocy mi napisał, że będzie miał w nocy wycinany ten wyrostek. No i faktycznie jak już go, przed tym jak go zabrali na zabieg, no to napisał mi, ja próbowałam spać, trochę mi się tam przymknęło oko, ale budziłam się co chwilę, w ogóle śniło mi się kilka razy, że już mi pisał, że jest po zabiegu, więc sprawdzałam co chwilę telefon, wiecie, miałam go przy głowie, spałam po prostu z tym telefonem i byłam mega zestresowana. Wiadomo, ja sobie zdaję sprawę, że to nie jest jakiś super poważny zabieg, ale każda taka sprawa jest naprawdę stresująca i ja byłam kłębkiem nerwów, on biedny się tyle no wycierpiał, także no nie było za fajnie, ale no już jestem w stanie spojrzeć na to tak z dystansem, bo wiem, że jest wszystko okej, już wszystko będzie dobrze, dlatego mogę też sobie z wami o tym pogadać. No, także generalnie ja przerabiałam teraz film, no i kolejną noc spędzimy z Candy same, aż mi było tak mega dziwnie. No nie... Nie robiłam żadnego obiadu tylko dla siebie, ale chyba sobie obiorę ze dwa ziemniaczki i zjem z jajkiem, bo mam ochotę na taki najprostszy obiad na świecie, jajko sadzone. Także chyba tak będzie wyglądał mój wieczór, moje popołudnie i wieczór, przerobiłam film, jest 4:30 teraz widzę. Oczywiście, żebym pogadała o serialach też, które aktualnie oglądam i które oglądaliśmy właśnie sobie tutaj cały czas jak przerabiałam film, to leciało Friends. To wiecie, że mam obsesję, oglądaliśmy ostatnio, skończyliśmy oglądać super serial atypowy, naprawdę genialny, właśnie na Netflixie. No i oglądamy Pułapkę, polski serial był na TVN-ie, ale no my nie oglądaliśmy, bo nie mamy polskiej telewizji w tej chwili, więc oglądamy nadal na playerze, jeszcze nie skończyliśmy. W ogóle ja nie mogę się skupić dzisiaj, nie mogę zebrać myśli, żeby do was normalnie pogadać, bo cały czas wiecie, jakaś taka jestem myślami jeszcze rozbiegana, powiedzmy. W ogóle jakąś chrypę dostałam. Dobra, idę sobie zrobić jedzenie, bo już naprawdę jestem głodna. Hej, słuchajcie, stwierdziłam, że to będzie taki łączony vlog, czekajcie, przyciszę jeszcze bardziej tą muzykę, bo zablokują mi film. W każdym razie stwierdziłam, że to będzie taki łączony vlog, dlatego że mamy już kolejny dzień i dzisiaj prawdopodobnie Tomek wychodzi ze szpitala. Mam nadzieję, że tak będzie. Ja wczoraj... To, co w ogóle ja robiłam wczoraj, to jest jakieś... Nie wiem, chyba naprawdę wariuję przez to, że Tomka nie ma, już jestem przyzwyczajona, że on jest. I siedziałam, przerabiałam film mega długo w ogóle. I później... No, nie chciałam się jeszcze spać. Ale nie wiedziałam, co mam ze sobą zrobić, więc wyszłam z Candy, kręciłam się po domu, zrobiłam sobie kąpiel, ale nie wiem, marudziłam, że nie wiem, co mam ze sobą zrobić, ale nie chciałam się wziąć za przerobienie na przykład jeszcze jednego jakiegoś tam zapasowego filmu, bo mam na przyszły tydzień już filmy, nie chciałam się za to wziąć, nie chciałam się za tym zrobić paznokci, słuchajcie, miałam sobie zrobić paznokcie, ściągnąć to, bo już mam ogromny odrost, poza tym nie mam... Tutaj jednego paznokcia, złamałam go, jak otwierałam zmywarkę. Słuchajcie, jestem taka sierota, że to jest masakra. Już 2 dni temu go złamałam i do tej pory nie zrobiłam, bo chcę zrobić od razu całe, więc nawet się za to nie wzięłam. Wiecie, no nie wiem, co ze mną było. Siedziałam i marudziłam. Pisałam jeszcze Tomkowi, że no nie wiem, co mam robić, nudzi mi się coś, nie wiem i... ale za nic się nie wzięłam konkretnie, więc po prostu taki humor, że mówię, no nie będę was, nie będę wam tego nagrywała, tego mojego, no, takiej bezczynności, bo no nie wiem, rzadko tak mam, powiem wam. Zazwyczaj marudzę, że nie mam czasu, bo mi nie wystarcza czasu, żeby zrobić wszystko, co bym chciała zrobić. A dzisiaj ja nie wiem, co się ze mną działo. Także generalnie na razie jestem w domu, czekam na jakąś informację od Tomka, ale... Chciałabym trochę ogarnąć, bo prawdopodobnie, bo mam nadzieję, że przyjedzie mama Tomka z Tomka bratem, dlatego że Tomek potrzebuje takiej karty ubezpieczeniowej jeszcze z UK, bo jeszcze tutaj nie ma takiego normalnego ubezpieczenia, więc potrzebuje tą kartę. Dlatego no muszę nam ją przywieźć, bo zostawiliśmy ją tam, nie wiem, po prostu zapomnieliśmy o tych kartach, żeby je zabrać. No i muszą nam je przywieźć, więc mam ogromną nadzieję, że przywiozą, bo jak wyprzą Tomka dzisiaj i wiecie, no nie będzie miał karty ubezpieczeniowej, no to będzie słabo, bo do tej pory, wiecie, no nie musiał tego załatwiać, ale teraz przy wypisie prawdopodobnie będzie musiał już, no, określić się, będą sprawdzali to ubezpieczenie, żeby nas, wiecie, nie naliczyli za ten zabieg. Także no mam nadzieję, że przyjadą, więc przydałabym się ogarnąć trochę w domu, bo no jest średnio, w ogóle tam pranie stoi za mną, muszę je zaraz ściągnąć. Nie ma jakiegoś takiego super bałaganu, ale wiecie, tak ogarnąć, zwłaszcza w kuchni i po odkurzaczu. Czego on tam szuka za tą komodą? Wlazł w ogóle w taką dziurę za komodą. Nie wiem. Nieważne, no muszę po prostu posiedzieć, kurze, poodkurzać,
No i tak z wierzchu ogarnąć, no i tak jak mówię, w kuchni. W kuchni to wiem, że mam bałagan. Wczoraj trochę niby pościeram blaty, ale wiecie, tak na pół. Także dobra, ja się biorę za coś, bo no jak widzicie, jestem jeszcze trochę zaspana. Dzisiaj pospałam sobie chwilę dłużej. Właściwie to do 8, bo byłam mega niewyspana po wczorajszej nocy, po poprzedniej nocy, tak jak wam mówiłam, że po prostu nie mogłam spać. Jeszcze Kendi mnie budziła, dzisiaj też mnie budziła, ale po prostu już skrzyczałam ją i kazałam jej iść spać. Bo na to nie chodzi o to, że ona woła na dwór, ona po prostu woła, bo chce przysmaka. Przyzwyczaiła się, tak jak wam też mówiłam chyba, że rano ona się przyzwyczaiła, że chce przysmaka i ona będzie szczekać po prostu, nie da mi spokoju, nie da mi spać. No i tak wyglądał mój poranek. Już dzisiaj dużo lepiej spałam, bo już się nie stresowałam, wczoraj byłam u Tomka. W miarę dobrze się czuł, wiadomo, no jak chodzi, to trochę go tam pobolewa, czy jak się podciągał na łóżku, coś tam mu pomagałam, ale czuję się całkiem dobrze, także wszystko idzie w dobrą stronę. No i dobra, ja się biorę za coś, bo gadam i gadam, ręka mnie w ogóle boli. Hej, słuchajcie, będę już powoli kończyć tego vloga, dlatego że tak jak mówiłam, przyjechała do nas mama Tomka z jego bratem. No i posiedzieliśmy sobie cały dzień w sumie i cały wieczór. Aż do nocy graliśmy, słuchajcie, w Monopoly. Także był taki fajny dzień. Ja naprawdę lubię takie spokojne, domowe wieczory. Było naprawdę przyjemnie. No i pojechali i dziś w sumie nagrywałam makijaż na Instagram. No i tak mi dzień zleciał. Przerabiałam jeszcze film. Także chciałam wam podziękować za oglądanie i będę za chwilę się żegnać, ale zapomniałam, że nie pokazałam wam, co na tym evencie Yope dostałam i co, po co tą butelkę brałam ze sobą. W sumie ktoś się mógł zorientować patrząc po przebitkach, ale pokażę wam tak czy siak, co tutaj mam. I słuchajcie, Yope, jak wiecie, jest takim, taką marką promującą naturalne kosmetyki, promującą bycie eko. No i w związku z tym możecie swoje zużyte butelki po produktach Yope przynosić właśnie do sklepu stacjonarnego i tam sobie je uzupełniać. Ja tutaj mam uzupełnioną butelkę mydłem. To jest mydełko o zapachu figi. Tak, figa. I dostałam też, bardzo dziękuję, w prezencie regenerujący naturalny balsam do rąk i ciała właśnie o zapachu też figa. Bardzo ładny zapach, naturalny oczywiście. I tutaj słuchajcie, jeszcze można takie, nie wiem czy ogólnie one będą dostępne, ale tutaj dostałam taki zapas naklejek, który mogę sobie przykleić na butelkę, żeby dokładnie wyglądało. O, teraz myślę, że widzicie, bardzo fajne, naprawdę super. I mogę sobie przykleić na butelkę, czy tam na laptopa, gdzie chcę, mogę sobie je przykleić. Oj, zobaczcie, tak nam wyszły z Tomkiem te zdjęcia, które sobie robiliśmy, także fajnie. Lubię właśnie jak na eventach, czy w różnych miejscach są takie budki, w których można wywołać. Trochę sobie zbieram te zdjęcia teraz. Muszę chyba sobie kupić Instaxa też, żeby móc sama robić takie właśnie zdjęcia i chciałabym ich mieć jak najwięcej i później sobie gdzieś może zawiesić, czy tak wiecie, wszystkie wsadzić w jakąś ramę, czy w coś. Fajnie to będzie wyglądało. A i w ogóle zapomniałam opowiedzieć, zrobiłam sobie nowe paznokcie, jak to kogoś interesuje i słuchajcie, naszą mnie na taki naturalny, dosyć krótki kształt, jak dla mnie to jest króciutki paznokieć, chociaż miałam ochotę zrobić całkowicie takie mega krótkie przy samej skórze, wiecie, przy samym opuszku palca, ale jako większość paznokci mam takich dosyć wąskich i to ładnie wygląda, to środkowe moje paznokcie, one są strasznie szerokie i już im bardziej skracałam, tym gorzej wyglądały, już tak niezgrabnie trochę, więc no zostawiłam taką długość, moim zdaniem nadal są krótkie. No i na paznokciach stary ulubieniec, w ogóle wróciłam do takiej klasyki, jak zrobiłam te paznokcie, to mi się przypomniało, jak po raz pierwszy robiłam hybrydy i nagrywałam to, one były wtedy takie mega grube i śmiechu warte. Jest ten film nadal dostępny, jak ktoś to zobaczycie i pośmiać się może. I to jest Semilac Biscuit, Biscuit Color, także to jest taki stary, stary ulubieniec, kiedyś bardzo go lubiłam i chciałam właśnie coś takiego naturalnego, taki jakiś delikatny kolor, który też do wszystkiego będzie mi pasował. Więc nic takiego mocno jesiennego, tylko naturalne i dzisiaj chyba zrobię zamówienie ogólnie na Semilaku, bo są takie fajne nowe lakiery, z tego co patrzyłam, wczoraj mi wyskoczyło na Insta nowe lakiery, takie z teksturą imitującą materiał jakby, sweter, coś takiego. Fajnie, bardzo ładnie się prezentowało, więc bym sobie kupiła, potrzebuję nowy pilniczek, nową polerkę, tak, tam wiecie, kilka dodatków, także nie wiem, chyba dzisiaj sobie
zamówienie, jak nie zapomnę, bo ja zawsze jak mam zrobić jakieś zamówienie, coś potrzebuję, to się zbieram tyle czasu, albo mam otwartą stronę przez tydzień czasu, dopóki nie zrobię zamówienia. Tak samo było teraz ze swetrem z Zary, który chciałam sobie zamówić. Zwlekałam, aż w końcu był niedostępny, potem słuchajcie, był dostępny i chyba z dwa dni temu chciałam sobie zamówić, to w ogóle nie mogłam, nie chciałam przejść jakby do płatności, z jakiegoś powodu jakiś błąd wyskakiwał. Dzisiaj patrzyłam, znowu jest niedostępny i jest tylko w jednym miejscu stacjonarnym w Warszawie, daleko ode mnie bardzo, ale może jutro się wybiorę, zobaczymy, bo strasznie bym go chciała, także problemy pierwszego świata, jak to się mówi, także dobra. To było na tyle, dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego chaotycznego vloga, mam nadzieję, że Wam to nie przeszkadza. I powiem Wam, że czasem lepiej mi się nagrywa właśnie takie vlogi, gdzie nie muszę się skupiać jednego dnia, żeby pamiętać o tym nagrywaniu, bo wtedy to jest takie nienaturalne, że ja po prostu pilnuję siebie, no zależy, czasami mam wenę, żeby nagrywać cały dzień, a jak nie mam, a się zmuszam, no to nie czuję się w tym tak naturalnie i próbuję na siłę coś tam Wam opowiadać, coś gadać, a no chyba to nie jest takie fajne, więc może czasami lepiej nagrać takie łączone vlogi. Także to było na tyle w tym vlogu. Dzięki za oglądanie, kciuk do góry, jeśli się podobał i widzimy się w kolejnym. Do zobaczenia, pa, pa!